blisko 4 miliony złotych kosztowała odbudowa mostu na drodze powiatowej Tarnawa-Kalnica w miejscowości Tarnawa Górna. Uszkodzona 6 lat temu przeprawa wymagała pilnego remontu. Udało się go przeprowadzić w ekspresowym tempie, bo w przeciągu zaledwie roku. To drugi most na rzece Kalniczce w odległości zaledwie 100 metrów. Duże dofinansowanie zabezpieczyła wojewoda, przekazując na ten cel ponad 3 miliony złotych. W piątek odbyło się oficjalne otwarcie nowego fragmentu drogi. Współpraca różnych szczebli administracji samorządowej z administracją rządową jest najbardziej efektywna i tutaj w przypadku mostu w Tarnawie też ta współpraca zaowocowała inwestycją zrealizowaną w krótkim czasie, ponieważ od sierpnia do końca roku został zrealizowany nowy most, który był uszkodzony przez wiele lat, bo pierwsza powódź, która dotknęła bardzo ten most, to jest rok 2014. Nie tak dawno otwieraliśmy obwodnicę Sanoka, długo wyczekiwaną, a dzisiaj most. Tutaj też inwestycja, która była długo wyczekiwana, niezwykle potrzebna. No i to dobrze działa wszystko, co dotyczy skutków, usuwania skutków klęsk żywiołowych, pozyskiwania środków właśnie, szczególnie tutaj, na tych terenach górskich, terenach bieszczadzkich, gdzie często dochodzi do różnego rodzaju podmyć, rozmyć nawierzchni dróg, czy różnego rodzaju uszkodzenia mostów. Bardzo ważna inwestycja, ponieważ łączy ta droga, można przejechać nią do Baligrodu. To jest bardzo ważna inwestycja dla społeczności i dla osób, które starają się dostać w tamtym kierunku. Po tej stronie mostu mieszka około 2000 mieszkańców. Ten most jest niezbędny, aby dzieci dojechały do szkoły, ludzie do zakładów pracy, żeby normalnie funkcjonowały firmy na tym terenie. Także bardzo cieszymy się z tej inwestycji. Trzeba bardzo szybko działać, bo często jest tak, że te bieszczadzkie drogi nie mają alternatywy, która znajduje się w bliskim otoczeniu i jakaś sytuacja kryzysowa, która przychodzi, jakiś moment taki, gdzie dochodzi do uszkodzenia, trzeba szybko działać, szybko to usuwać, dlatego żeby mieszkańcy nie musieli stosować bardzo długich, obszernych objazdów. Mamy na terenie naszego powiatu gminę, które bardzo dobrze współpracują z powiatem sanockim, na przykład tworząc takie inwestycje. Mowa tutaj w tym przypadku o gminie Zagórz. Mamy tutaj radnego Krzysztofa Strzyża, Jurka Zubę, którzy po prostu naciskają na to, żeby te kierunki działań naszych remontowych, budowlanych, tak jak w tym przypadku, były realizowane. No, projekt mostu jest, można powiedzieć, już ma brodę, bo on miał być robiony za poprzedniej kadencji, wykonawca nam się wycofał z realizacji zadania, zadanie zostało zwrócone i zrealizowaliśmy to zadanie w tej kadencji przy pomocy samorządu i przy pomocy przede wszystkim panie wojewody. Ogromne dofinansowanie, szczególnie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast jeszcze była też i środki pozyskali z Urzędu Gminy Zagórz, miasta i gminy Zagórz oraz na Wyszyńsk.